26 listopada, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Brawura i alkohol, przyczyny weekendowych wypadków. Wpadli, bo przechodzili nieprawidłowo przez jezdnię. Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście. 41 lat brunatnego klubu. PGE GKS zremisował z wiceliderem. Hala w Zawierciu niezdobyta. W ten weekend doszło na drogach powiatu bełchatowskiego do dwóch groźnych wypadków. Przyczyna to brawura, nadmierna prędkość i alkohol. Alkohol, brawura i brak wyobraźni na drodze to prawdopodobne przyczyny dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło w miniony weekend. Pierwsze z nich miało miejsce 25 listopada, kilkanaście minut po północy, na ulicy Częstochowskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 18-latek kierujący BMW najprawdopodobniej w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożne drzewo, a następnie stoczył się na pobocze. W wyniku tego uderzenia jego pojazd obrócił się wokół własnej osi. Obrażeń ciała doznała 18-letnia pasażerka BMW, która została przewieziona do bełchatowskiego szpitala. Kierowca był trzeźwy, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny od pojazdu, a także prawo jazdy młodemu kierowcy. Drugie zdarzenie miało miejsce tej samej nocy, 3 godziny później, na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z Aleją Wyszyńskiego. Z dotychczasowych ustaleń policyjnych wynika, że 43-letnia kierująca Volkswagenem Golfem, która jechała Aleją Wyszyńskiego i z którą podróżowało troje pasażerów, nie zatrzymała się przed znakiem stop, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Lipową. Wjechała na skrzyżowanie i doprowadziła do zdarzenia z jadącym w kierunku Szczercowa kierowcą Fiata Punto. W Punto podróżowały 4 osoby. Podczas kontroli stanu trzeźwości kierowców obu pojazdów okazało się, że kierująca Golfem znajdowała się, była pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,34 promila alkoholu w organizmie. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Przyczyny, szczegółowe okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Niemniej jednak apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie trzeźwości, nie wsiadanie po spożyciu alkoholu za kierownicę, a także o stosowanie się do znaków drogowych, o nieprzekraczanie prędkości, bo pamiętajmy, że nadal nadmierna prędkość, brawura i alkohol to główne przyczyny wypadków drogowych, do jakich dochodzi na polskich drogach. O dużym pechu może mówić dwóch mężczyzn, których poszukiwała policja. Obaj zostali zatrzymani, gdy w sposób nieprawidłowy przechodzili przez jezdnię. Dosłownie w ręce bełchatowskich stróżów prawa wpadło dwóch poszukiwanych. Obaj mężczyźni przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i to było powodem interwencji funkcjonariuszy. Pierwszy z nich został zatrzymany na ulicy Wojska Polskiego. 34-letni mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że jest on również poszukiwany do odbycia kary. Mężczyzna został przewieziony do komendy, gdzie zostały wykonane z nim czynności. Jeszcze tego samego dnia trafił do aresztu. 22 listopada również, tylko na ulicy Pabijanickiej, policjanci wylegitymowali 46-letniego mężczyznę. On również przechodził w miejscu niedozwolonym. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna za wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Pierwszy śnieg tej zimy już spadł, niewielki opad nie wyrządził zamieszania. My sprawdziliśmy, jak do zimy przygotowane jest miasto.
W tym roku na ogłoszony przez miasto przetarg odpowiedziała tylko jedna firma, przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej. Magistrat usługę utrzymania zimowego dróg i chodników należących do miasta wycenił na 925 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej zaproponowało w przetargu kwotę 999 999 złotych, ponieważ była to jedyna propozycja, została ona przyjęta. PGM, który będzie dbał o jakość dróg, zapewnia, że dysponuje potrzebnym sprzętem. Ma również zamówione dostawy piasku i soli. W sumie zadba o utrzymanie 175 km dróg oraz o chodniki. Akcja Zima trwa od 15 listopada do 15 kwietnia 2019 roku. Uruchomiony został specjalny numer alarmowy telefonu. Mieszkańcy całodobowo mogą zgłaszać potrzebę interwencji pod numerem 509 361 264. Na terenie miasta jest ich 18. Korzystają z niej zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Mowa o słupach ogłoszeniowych. W zdecydowanej większości są to betonowe i zniszczone konstrukcje. W ubiegłym roku 3 z nich wymieniono na plastikowe. W tym roku wymienionych zostanie 5 następnych. Nowe słupy o szarej kolorystyce i wymiarach 120 cm średnicy i ponad 3 metry wysokości staną m.in. na Piłsudskiego. Koszt wymiany 5 betonowych słupów na plastikowe to 12 tysięcy złotych. Ponad 4 dekady temu w naszym mieście znaleźli się ludzie, którzy chcieli coś zrobić dla miasta, regionu, a przede wszystkim dla drugiego człowieka. Ich śladem podążają następne pokolenia. Dokładnie 41 lat temu powstał Górniczy Klub Sportowy Węgiel Brunatny. Każdy fan bełchatowskiego futbolu dobrze wie, że dzisiejsza data to data szczególna. 41 lat temu nastąpiło przekazanie sekcji piłki nożnej z RKS Skra Bełchatów na rzecz nowo powstałego Górniczego Klubu Sportowego Węgiel Brunatny. To właśnie ten moment uznawany jest za początek działalności bełchatowskiego klubu. Największe sukcesy drużyny to przede wszystkim wywalczenie w ekstraklasie wicemistrzostwa Polski w sezonie 2006-2007. Udział w finałach Pucharu Polski w latach 95-96 GKS Bełchatów Ruch Chorzów 0-1 i w sezonie 98-99 GKS Bełchatów Amika Wronki 0-1, a także udział w finale Pucharu Ekstraklasy w sezonie 2006-2007 GKS Bełchatów Groklin Dyskobolia 0-1, Super Pucharze Polski sezon 2007-2008 Zagłębie Lubin PGE GKS Bełchatów 1-0, a także w pierwszej lidze mistrzostwo w latach 1995, 1998 i 2014. Z okazji urodzin Brunatnego Klubu życzymy kolejnych jubileuszy, a fanom bełchatowskiej drużyny radości z wyników sportowych. Za nami ostatni ligowy w tym roku mecz na stadionie przy Sportowej. PGE GKS Bełchatów zremisował z wiceliderem tabeli Radomiakiem Radom 2-2. Celne strzały na bramkę rywali oddali Bartłomiej Bartosiak i Patryk Mularczyk. Po spotkaniu Artur Derbin, szkoleniowiec Brunatnych, podkreślał: myślę, że godnie pożegnaliśmy na Sportowej rundę jesienną. Kibice mogli zaobserwować bardzo ciekawy mecz, a mógłbym powiedzieć pewniej widowisko, okraszone przede wszystkim tym, co kibice lubią najbardziej, więc bramkami. Tak jak trener Radomiaka miał świadomość, z kim będzie się mierzył, tak i my wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas drużyna, która jeśli chodzi o potencjał ofensywny, to ma jak nie najlepszy w tej lidze, to jeden z najlepszych. Dlatego chcieliśmy zareagować na grę skrzydłami Radomiaka i w jakimś stopniu to nam się powiodło, aczkolwiek straciliśmy dziś 2 bramki, co w ostatnim okresie nam się nie zdarzało. Chciałbym podziękować chłopakom za to, jak dziś zareagowali, bo prawda jest taka, że bardzo dobrze rozpoczęliśmy spotkanie i tak na dobrą sprawę w tych pierwszych minutach, w pierwszym kwadransie mogliśmy nawet zamknąć temat wyniku. Tak to się poukładało, że później Radomiak doszedł do głosu, a wiemy, jaki ma potencjał w ofensywie. Straciliśmy 2 bramki, ale chwała jednak chłopakom za to, że nikt nie spuścił głowy. Walczyliśmy do samego końca i to przyniosło nam bramkę wyrównującą. Ogromny szacunek za ten mecz. Nie będę dziękował jeszcze za rundę, bo przed nami jeszcze jeden bardzo ważny mecz. Dziękuję kibicom na Sportowej. Przed drużyną PGE GKS-u ostatni wyjazdowy mecz ze Skrą Częstochowa, a to już 1 grudnia. Hala w Zawierciu niezdobyta, mistrzowie Polski przegrali z Aluron Wirtu Wartą Zawiercie 1-3. Znaczy przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Zawiercia, zagrali
kapitalne spotkanie, przede wszystkim w tych dwóch pierwszych setach, że bardzo mocno zagrywali i staraliśmy się nawiązać walkę, byliśmy gdzieś tam z przodu te kilka punktów i myślę, że zasłużenie po walce wygraliśmy tego seta. No, w czwartej partii generalnie ciężko wytłumaczyć, co się stało. To, że Zawiercie będzie dobrze zagrywało u siebie na hali, to wiedzieliśmy. Hala jest specyficzna, ciężka, ale nie tłumaczymy się tym. Robiliśmy, co mogliśmy. Niestety dzisiaj zabrakło i przegrywamy to spotkanie, ale tak jak mówię, głowy do góry, bo za chwilę ciężkie granie. Czy na pewno my popełnialiśmy bardzo dużo błędów, gdzie nam się te błędy nie zdarzały. I to mówię w każdym elemencie, bo to nie tylko przyjęcie, aczkolwiek no, przy takiej zagrywce bardzo ciężko się chłopakom przyjmuje. Każdy próbował robić co mógł dzisiaj. Milat, nie znam statystyk, nie wiem tak na gorąco, ale Milat wyglądał na... Że czuł się dobrze i na tyle, co mogliśmy, to walczyliśmy. Na pewno Milad tymi zagrywkami, przede wszystkim regularnością tych mocnych zagrywek, no dał nam troszkę nadziei. Po emocjach ligowych czas na klubowe Mistrzostwa Świata. W Płocku pierwszym rywalem PGE Skry jest Kuczyny Lubeczy-Witanowa. Spotkanie rozpoczęło się dzisiaj po godzinie 17. We wtorek o godzinie 20.30 mecz PGE Skra kontra Fakieł Nowe Urengoj. Natomiast w czwartek także o 20.30 po drugiej stronie siatki stanie Zenit Kazań. Na pewno będzie to ciężkie granie, ciężsi przeciwnicy. Ale zrobimy wszystko, żeby wygrywać spotkania. Transmisje z klubowych Mistrzostw Świata będziecie mogli Państwo oglądać za pośrednictwem sieci Dolsat na kanałach Polsat Sport. Krystian Gortat, utalentowany bełchatowski sportowiec, a od niedawna także szkoleniowiec, wraz ze swoimi podopiecznymi mają za sobą udany start w największym krajowym wydarzeniu taekwondo, Taekwondo Polish Open Cup 2018, które zorganizowano w Opolu. Młodzi adepci tej dyscypliny wraz z trenerem wywalczyli łącznie aż 11 medali. Rywalizacja była ogromna, bo na starcie wydarzenia pojawiło się blisko 600 zawodników reprezentujących 5 krajów. Bełchatowska reprezentacja liczyła 24 zawodników. Krystian Gortat, trener, dał dobry przykład swoim podopiecznym, bo wywalczył aż 3 medale – złoty, srebrny i brązowy. Świetnie zaprezentował się także Mikołaj Paszkiewicz, który wygrał kategorię układów. Ponadto medale zdobyli Julia Szcześniak dwukrotnie srebro, Oskar Matyśkiewicz srebro, Fabian Rudnicki dwukrotnie brąz, Jonasz Gortat brąz i Wiktor Wędzik srebro. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja w imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.